Już teraz gramy na maksa, wracamy do najważniejszych informacji ze świata gier wideo z ostatniego tygodnia. Dołączyli do mnie Krzysztof Lenarczyk, Karol Ramiączek. Dobry wieczór, panowie. Cześć. Cześć, cześć. Czas na Newsrot, czyli te rzeczy, które my tak naprawdę bardzo lubimy i które śledzimy na co dzień, a tym razem właśnie Karol przygotował dla nas Newsrota. Kolejne informacje dotyczące Paydaya 3 już są potwierdzone. W czasie live streamu świętującego dziesięciolecie serii reżyser gry Erik von Evie podzielił się z wygłodniałymi fanami gry kilkoma informacjami. Po pierwsze, potwierdzone zostały domysły co do lokacji, w której dziać się będzie Payday 3. Jak przypuszczano, będzie to Nowy Jork. Zbrodnia ma zostać uwspółcześniona, więc kwestie kryptowalut, software'owych gigantów, dark webu mają być na porządku dziennym. Akcja ma dziać się parę lat po wydarzeniach z Payday 2, a główne role znów będą odgrywać Dallas, Chains, Wolf oraz Hoxton, zmuszeni z nieznanych jeszcze przyczyn do zawieszenia słodkiej emerytury i powrotu do przestępczego półświatka. Zainteresowanych, no tutaj zachęcam do czekania, bo 2023 to jest dopiero ten czas, kiedy Payday 3 się pojawi. Nie ukrywam, że ja Paydaya zawsze widziałem pod względem multiplayera, napadów na banki, a nie jakiejś głównej historii. No ale tak było. Co tam następnego mamy, Karolu? Co tam następnego? Blizzardowych prób wyjścia z twarzą w ciężkiej sytuacji ciąg dalszy. Overwatchowa postać kowboja Jesse'ego McCree zostaje przemianowana na Cola Cassidy'ego. Zmiana ta jest częścią nowej polityki Blizzarda, nie pozwalającej na odniesienia do prawdziwych osób w swoich grach. Jesse McCree był do niedawna głównym level designerem Diablo 4. Nie jest to jedyna zmiana w grach Blizzarda. Przykładowo z WoWa zniknęły wszystkie nawiązania do dyrektora kreatywnego gry Alexa Frazabiego. Dodajmy byłego dyrektora gry. Tego nie dopisaliśmy. Zmiany w polityce firmy wprowadzone są w odpowiedzi na kilka pozwów sądowych wytoczonych przeciwko Activision Blizzard dotyczących kultury, etyki i równości w pracy. Ja tam bym chciał, żeby ktoś tak typiakiem strzelał. To byłoby niesamowite. Grasz sobie, wybierasz postać i nagle jest taki, jeszcze takim głosem. Typiak. I ludzie by mnie wybierali. Nie? Są do tego mody, słuchaj. No okej, przejdźmy dalej. Mamy też coś dla fanów sportów ekstremalnych. Jeszcze dzisiaj, jutro możecie sobie pograć za darmo w wersję próbną Ubisoftowego Riders Republic. Zachęcamy do spróbowania, jeżeli rowery górskie, lotnie czy snowboardy są czymś, co sprawia, że wasze serca mocniej biją, albo jeśli podobał wam się Steep. Gra przypomina Steepa, tylko w dużo bardziej zróżnicowanych lokacjach z dużo szerszą gamą możliwych do uprawiania sportów. Trial limitowany jest do 4 godzin łącznego czasu gry, lecz cały postęp, który zostanie w nim dokonany, ma być przeniesiony do finałowej wersji produkcji. Dostępny jest na wszystkich platformach od PC-ta, Stadii, PS4, 5, Xboxa One, Xboxa XS, a swoją drogą premiera już 28 października. Pamiętajcie, tylko za 5 kasków, to ważna informacja. Lubię takie demówki, które zostawiają po sobie progres. To mi się podoba, bo chętnie potem wracam do takich gier. A właśnie, panie i panowie, God of War, wreszcie na PC-tach i to całkiem niedługo, wydany oryginalnie w 2018 roku, ekskluzyw na konsolę PS4, świetnie oceniany i zaskakująco dojrzały, jak na standardy serii, dotrze do graczy PC-towych już 14 stycznia 2022 roku. Po wersji PC-towej możemy się spodziewać wsparcia dla rozdzielczości 4K, no i ratio 21:9 odblokowania klatkarzu, poprawionych cieni, oświetlenia oraz wsparcia NVIDIA. DLSS, tak jest. No i jeszcze jest swego rodzaju przełom. God of War będzie pierwszą częścią serii synonicznej z konsolami Sony, która trafia na komputery osobiste. Debiut z bardzo dużym przytupem. Nic, tylko się cieszyć. Tu znak zapytania. Valve po cichu update'uje Half-Life'a 2. Ikoniczny FPS doczekał się małego, niewyszczególnionego w żaden sposób na stronie produktu update'u, w którym zostało naprawione dużo nietykalnych przez lata błędów. Oprócz tego dodano obsługę renderera Vulkan. Zwiększono maksymalnie pole widzenia do 110 stopni oraz dostosowano interfejs do ultraszerokich rozdzielczości. Chciałoby się zaśmiać zgodnie z krążącym w środowisku growym memem, że Valve ma swoją własną strefę czasową, lecz w tym przypadku update do klasyka gatunku z 2004 roku ma sens. Valve podejmuje próby dopieszczenia swojego katalogu gier tak, aby dobrze współpracowały z ich nową maszynką, czyli Steam Deckiem. Wspomniany Vulkan jest rendererem dobrze współpracującym z Linuxem, a Steam Deck ma być oparty o zmodyfikowaną wersję Linuxa. Elementy układanki zaczynają do siebie pasować. Karol, to jest piękne, że można w ten sposób rozkręcać, nakręcać i być pro graczom. Tak jak powinno być Sony? A nie jest. A nie jest. No i właśnie wbijamy szpilę w Sony już chyba po raz kolejny. Jeszcze jeden bardzo ważny news. Cieszę się, Krzyśku, że tutaj też dzisiaj z nami jesteś. To jest najważniejszy news w zasadzie. A dlatego na koniec został, słuchaj. Jeżeli chodzi o
Już mówię, o co chodzi. Po wielokrotnych i niekończących się przeciekach mamy oficjalną informację już od kilku dni. Remastery trzech klasycznych gier serii GTA oficjalnie zostały ogłoszone. Paczuszka nazywająca się Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition będzie zawierać w sobie uwspółcześnione wersje przełomowego GTA 3, świetnego klimatycznie Vice City i ulubieńca fanów San Andreas. Kolekcja będzie mogła pochwalić się szeroką gamą usprawnień, systemy sterowania, interakcji z ekwipunkiem i mapą, czy choćby celowania i strzelania będą doprowadzone do współczesnych standardów na modłę GTA 5. Otrzymamy również oczywiście poprawki graficzne. Deweloper obiecuje odbudowany od zera system oświetlenia, poprawione cienie, efekty pogodowe i odbicia, nowe modele postaci i pojazdów oraz tekstury w wysokiej rozdzielczości. Trailer porównujący oryginały do remasterów jest już dostępny w sieci. Zainteresowanym polecamy się przyjrzeć temu wszystkiemu, a kolekcję przygotowuje adekwatnie nazwane studio Grove Street Games. A dostępna ona będzie już 11 listopada, za chwilę, panie i panowie. Odpowiedzialne de facto za porty mobilne, jeżeli chodzi o serię GTA. Warto też wspomnieć, bo zabrakło tego w tym newsie, że GTA 3 wyląduje w PlayStation Now, jeżeli dobrze pamiętam, od 7 grudnia, czyli tak jak premiera pudełkowa będzie miała miejsce, natomiast GTA San Andreas wyląduje w Game Passie 11 listopada. Wow. Więc jeżeli ktoś nie jest przekonany i uważa, że ta cena za tą trylogię jest za wysoka, no to będzie mógł sobie w pewien sposób przetestować, niezależnie od tego, jaką konsolę posiada, czy GTA 3, czy GTA San Andreas. Gramy na maksa!